odpowiednie miejsce. Proszę, proszę panią, ja wszedłem, bo chodziło mi o zdrowie dziecka. To mi dlatego pan zaglądał do mojego prywatnego biurka, nie? Ale drzwi były otwarte na oścież, proszę panią, ja pani nie wszedłem do gabinetu. Prawda, a gdzie pan stał? Na progu pan stał. Na progu, ale drzwi były otwarte na oścież. Nie ma pan prawa tam chodzić. Ale gdzie to pisze, że ja tam nie mogę wejść? Wchodzę, proszę panią, z chorym dzieckiem, bo martwię się o zdrowie dziecka. Dzwoniłem na pogotowie, proszę panią, to pani od wejścia mojego tutaj do tej do tego szpitala, to pani się na mnie wydziera cały czas. I nie, pan mi przedda, mój prywatny program. I nie umie się pani, jeżeli to jest pani prywatny gabinet, to proszę zamykać drzwi, a nie zostawiać go na oścież otwarty. Proste. A nie żeby pani mi mówiła, że my sobie teraz poczekamy, bo pani łaskawie nas przyjmie. Nie, łaskawie nie powiedziałam, że powiedziałam, że stąd wyjść. Przed chwilą pani powiedziała, że teraz to my sobie poczekamy. W porządku, my sobie poczekamy, ale ja pójdę do odpowiednich instytucji i ja to załatwię. Idzie nawet dzisiaj do ministra zdrowia. No. Ja wyproszę to na chamstwo po prostu. Ale kto jest chamski? Proszę panią, to pani tu krzyczy cały czas. A co pan zrobił? Co pan zrobił? Proszę panią... Ja bym przyszła do pana domu i otworzyła sobie, bo pan miał ochotę na śniadanie. Ale ja nie otworzyłem drzwi. Proszę panią, nawet nogą nie stanąłem do pani gabinetu, stanąłem w drzwiach, bo były na oścież otwarte. Przyjeżdżam z dzieckiem chorym, dzwoniłem na pogotowie, dzwoniłem na 112. To następne dziecko jest też chore. Proszę zapytać matki, czy to dziecko jest zdrowe. Proszę panią, przyjechałem tutaj pierwszy. A ta matka też przyjechała z chorym dzieckiem, proszę pana. Nie jest pan sam. Jasne? Ja tylko powiedziałem, że przyjechałem tutaj pierwszy, dzwoniłem na pogotowie i skierowali mnie tutaj. Tylko, że to pani od progu krzyczy na nas. Nie, na pana, że pani wszedł do mojego... Proszę panią, tłumaczę pani, że nie wszedłem do pani gabinetu. Wszedł? Nie wszedłem, ani kroku tam nie zrobiłem. Wszedł? Nie wszedłem i nawet tamta pani to potwierdzi, że nie zrobiłem kroku do pani gabinetu. Gabinet był otwarty na oścież, a pani stała i była zdziwiona, co ja tam robię. No właśnie, to właśnie, co pan tam robi? Pani jest zdziwiona, że ja stoję w drzwiach. To mamy już iść. Ja tam nie wszedłem, proszę panią. Mam dosyć tego faceta. Niech mi pani da jakieś, nie umiem się zalogować. Dobrze, zaraz.